Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w... Chciał być Batman, nie wiecie czemu. Zagrajmy w... Kurde, scenka mi ucieka. Recognize him? No, this one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. It's locked. Dawaj, mogę to zastrzelić czy nie? Nie, nie mogę. Najpierw darł mordy i mnie wkurwiało. Dobra, wracając do w sumie początku. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Vampyr, w którym kontynuujemy przechadzkę przez West End w poszukiwaniu. Widzisz? Tak się usuwa wrogów. Groźne posoki. To będzie w którym? Nie, to było. Też nie. A, dla skali to jest. Dobra. Tutaj dla was było to całe do przeczytania. Ja to nadrobię później. Póki co lecimy dalej z fabułą, aby przedstawić się członkom klubu Ascalon. Dobra, gdzie jest wyjście stąd? Chyba tutaj. Pytanie tylko, czy udałoby mi się odblokować jakąś... O, a propos odblokowania, tutaj coś odblokowałem. Okej, to są te drzwi z doków. Z doków, z Whitechapel. Tu mamy dość duży skrót. The West End. Never have I felt so sad to be back home. No, pewnie inaczej te dzielnice zapamiętałeś. Przymknij koparę z łaski swojej. O tyle jest to fajne, że przynajmniej w końcu będę w stanie zużyć trochę tych wszystkich naboi. Bo stety bądź nie, zajebiście rzadko je wykorzystuję. Jest kryjówka. No ale to jest właśnie, jest to nasze mieszkanie chyba. Jeśli dobrze pamiętam z opisu. Czy mieszkanie, nasz dom. The Ascalon Club. The heart of British Vampire Society. Not quite as subtle as I expected. O. Ciekawe. W sumie jeśli to jest klub dla polityków i tak dalej, no to takie wystawienie tego nawet mnie nie dziwi. Dobra, poznajmy ludzi trochę. Good evening, sir. May I have your attention, please? Oh, come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God, so you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath.
Czy ja chcę wiedzieć, jakie to były horrory? Okej, ten ma migrenę, to mogę go wyleczyć. A bardzo tylko to. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you? Stary, bierz i się lecz. What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. A o co teraz ci chodziło? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. On chyba cierpi na bezsenność, tak mi się wydaje. Tak po oczach przynajmniej zgaduję. Krawcowa może? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte. Oh! My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Okej. Okay. Jestem teraz troszkę zdziwiony. Myślałem, że ona teraz leci wała trochę z tym wampirem, a tu proszę. Córka Elizabeth Ashbury. A, tylko ona jest człowiekiem. Ciekawe jak to Elizabeth wytłumaczy. A, w sumie adopcja, no... Mogę na to wpaść sam nawet. Dobra, osobiste pytania to same te. Ona jest zdrowa. Okej, ją tak chcę wypytać. Dawaj. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. A czemu nie poprosisz... Właśnie, niby ma cocha, ale jak... Ale niby mat... Ale właściwie to dla niej to jest jak matka. Dlaczego nie poprosisz matki, żeby... Nie ten... Nie uczyniła cię wampirom? Byłabyś nieśmiertelna? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. W momencie, w którym człowiek pokazuje się tylko nocą, no to może się wytłumaczyć tym, że na przykład ma pracę i pracuje tylko w nocy. Ma tak zwane nocki. Cały czas. I to jest najlepsze wytłumaczenie. Jeśli ma się pracę, jeśli nie... No to good luck. What do you think about this part of town? I was raised here and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Ale kurde, kiedy Lady Ashbury się zgadała z nią? Może w ciągu tych kilku nocy od tego szantażu? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night. You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Co to za dziwny fetysz? Ja nie wiem, czy ja bym chciał być użarty przez wampira. Nie do śmierci oczywiście. Bo jakbym mógł, nie wiem... Jeśli... Bo, a to jest też takie, patrzcie. Jeśli wąpierz jest spoko. Bądź wąpierzyca. Kurde, to się nazywa słowotwórstwo. Jeśli wąpierzyca jest...
spoczko. Tak jak właśnie Lady Ashbury, czyli nie atakuje przypadkowych ofiar, a zabija tych, których się tylko i wyłącznie na ich prośbę, no to w tym momencie ja mogę na spokojnie co miesiąc oddawać krew tylko po to, żeby taki wąpierz bądź wąpierzyca miał sobie co pić. Więc tu idę, litr czy coś tam oddam, masz. I jakby i ze trzy takie osoby, albo cztery jakby takie były i by tak ciągle robiły, no to na spokojnie możesz ten... Na spokojnie taki wampir miałby pod dostatkiem krwi i nie ten. No nie musiałby walczyć z tym pragnieniem krwi. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right, but society must reform and renew itself, or we are all done for. Wiecie, co mnie ciekawi? Czy w momencie, w którym ktoś, kto zabija mieszkańców, zabije ją, jak by na to zareagowała Lady Ashbury? Ja nawet nie wiem, czy chcę robić sobie kopię i to sprawdzić. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? bawi mnie to zdanie, te słowa, autochtoni. Nie wiem, kto to wymyślił, ale... Komedia, po prostu komedia. Are you a suffragette then? Oh, you really are, Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ja bym zmienił to w okolicy na świecie. Bo powiedzcie tak szczerze, ilu mężczyzn, z tych starych oczywiście, ale też i z tych nowszych czasów, ma takie zdanie, powiedzmy, szanujące kobiety, jak aktualnie Jonathan Reed. Ilu takich ludzi znacie? Albo ilu takich jest na świecie? Zakładam, że mniej niż 1% ludzi na całym świecie. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. No się i tak o tym dowie, ja bym jej powiedział na twoim miejscu. Lepiej, żebyś to sama jej powiedziała, niż żeby ona to miała odkryć. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your makeup. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it?
My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Ja bym dał może, bo nieważne, jak empatyczna jest Lady Ashbury, w momencie, w którym ona by straciła kontrolę nad tym pragnieniem krwi, no nawet nie zdążyłaby się uciec. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. A to raczej nie był flirt, moja droga. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? No, jest to jakieś pytanie. Co? Nie było tego. Charlotte mieszkała w sierocińcu Lady... Aha, dobra. Mieszkała w sierocińcu Lady Ashbury, zanim ta ją adoptowała. Charlotte sporo wie o wampirach, ale się ich nie boi. No, jeśli mam być szczery, nie wiem, czy to, że się ich nie boi, to dobry ruch. Wiecie... Można o seryjnych mordercach dużo wiedzieć. No, być może. Dobra, bo zaraz zgubię wątek. O! Ty, to nie jest ta? Czekaj. O, ty, czekaj. O, to może być handlarz. O, to jest nasza matka. To jest nasza Havira pewnie. Tu, z tam gadaliśmy przed chwilą. No, jest handlarz. Dobra. Sklep Col... Colhona? Co? Jak to się czyta? Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Calhoun. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Doctor... I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Okay. Okay, jednej wskazówki potrzebuję. A cztery są masz do niego przypisane, powiedzmy. Co sprzedajesz? O, bardzo ładnie. To lubię. On taki zróżnicowany, widzę, jest. Ale jeśli chodzi o składniki do potek, nazwijmy to, to najlepiej jest iść z tym do Dorothy Crane, bo ona ma tego najwięcej. No dobra. Dzięki, panie kolego. Tutaj Charlotte. Ktoś tu jeszcze jest w okolicy? Chyba nie. No to na razie wejdźmy do chaty. Rezydencja Reedów. O, jakiś stary list znaleźliśmy na start. Mój drogi Avery. 1908. Jak wspomniałem ci kilka dni temu, być może będę... zmuszony na parę miesięcy opuścić Anglię podczas mojej nieobecności, dopóki mój syn nie wróci do Londynu. Chciałbym, żebyś jak najlepiej zaopiekował się naszym domem. Dopełniłem już formalności koniecznych, byś otrzymał stosowną podwyżkę oraz stałą wypłatę, dopóki będziesz u nas pracował. Obiecałeś chronić mą ukochaną córkę i służyć jej najlepiej jak potrafisz. Dziękuję ci za to z głębi serca. Jeśli bym nigdy nie wrócił, wiedz, że jesteś jedyną osobą, której w pełni ufam. Twój najbardziej oddany przyjaciel, Aubrey Reed. Czyli rozumiem, że Avery to jest ten lokaj, a to jest ojciec Jonathana i Mary.
już świętej pamięci, Mary. Avery Cork. Avery otrzymał solidną zapłatę, żeby do końca życia opiekować się rodziną Reedów. No dobra. Czekaj, co jeszcze tutaj znajdziemy. Okej, okay, Avery jest on jest na górze. Matka jest w piwnicy. Pewnie. Dobra, no chwilowo widzę tylko jego. Ale matkę też tu widzieliśmy przed chwilą. Okej. Okay. Tutaj coś znajdziemy. Okej, okay, nie wiem, kto trzyma śrubki w takiej szafce, ale niech będzie. No chyba, że wykręciłem to z tych. Albo smar? Czasami chyba nie warto przekminiać niektórych rzeczy. Tam jest kto? Tam jest Charlotte? Nie, tam jest jakiś drący mordę skal, który dobrze, że nie drze mordy tak, że słychać go przez tetę. Przez ścianki. O, srebrny widelec. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Sobie? Czekaj, czy będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy tam tylko w ukryciu. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Okej, okay, czyli nie powiedzieliśmy, że byliśmy tam w ukryciu, ale powiedzmy, że udzieliliśmy mu takiej trochę odpowiedzi wymijającej. Okej, okay, on jest zdrowy. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Avery chciałby, żeby młody Jonathan Reed bardziej opiekował się matką. No dobra. Nie bądźmy wyrozumiali. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. No, jeśli ma być szczery. Życie tak oddanego lokaja, oddanego rodzinie, do masowej mogiły, no to troszeczkę obraza dla jego samego, mi się wydaje. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Może
Jest, jak ciężko mi taki czarnohumorystyczny joke teraz zasadzić. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan, but please return as soon as possible. Chciałem właśnie powiedzieć, że może wykituję do tego czasu, ale nie umiało mi to przejść przez gardło. Okej, okay, jest matka. O, jak... Czy... Okej, okay, tutaj kwiaty. To trochę jest pokój Mary, tak mi się wydaje. Bring me my glasses. I feel like reading. Dobra, jest kryjówka. Co tu robi warsztat? Tak na poważnie. Co tu robi warsztat? Dobra, szybki crafting. A, tutaj jeszcze to jedno. Czy ja byłem w stanie sobie coś ulepszyć? Może to? A, byłbym w stanie. Doskonała pała policyjna, czy doskonały nóż amputacyjny? No, w sumie tego noża jeszcze nie wykorzystałem ani razu. Ale myślę, że warto też będzie go ulepszyć. Ale dobra, na razie pała policyjna. I jeszcze więcej ogłuszenia. Ile 12, bez tego to by było 35 i o 40% zmniejszona wytrzymałość. W sensie zużycie wytrzymałości. Nie, ale tam większe ogłuszenie lepsze. Okej, okay, mógłbym jakąś na przykład tą strzelbę Militona jeszcze ulepszyć? Mogę. No to pyk. A, tu jest co? Ogłuszenie czy obrażenia? No, obrażenia są kosmiczne. 806. Czy przy jednym strzale? Czy 5 na ogłuszenie? Nie, wydaje mi się, że przy takich obrażeniach już nie ma co pakować w ogłuszanie. Tylko bardziej obrażenia zwiększać. Okej, okay, tutaj? Tutaj też mogę. I myślę, że chyba pójdę w tą kosę. 462. Bardzo ładnie. Tu mi brakuje 5 fragmentów porządnego spustu. Tutaj 3 niewielkich. A tutaj 4 porządnych. Okej, tutaj mogę co nieco sobie rozłożyć. No i okej. Okay. Ogarnięte. A, tutaj wyjście na zewnątrz. Kimura? Co? Ty, wejdę. A, nie, czekaj, to jest łóżko. Kimura? O. Ty, matka coś. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? Ona co ma, Alzheimera, czy ja? My romantic tendencies to my French origins, if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her mother. You would love her. Zdeformowany, migający skal. Ale kto tu ktoś tu wołał pomoc przed chwilą? Stary, bądź tak miły i przymknij mordę! Co? Gdzie? Gleba! Ok.
Okej, tutaj jeszcze ktoś jest. Tylko kto? Przejdę, to najważniejsze. Stary, weź ty się grzmotnij trochę w łeb i przemyśl sytuację. Adios. Koniunkcja gwiazd. No proszę. No, pogadajmy. To Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. No, jesteś zdrowy, tak więc też się nie ma o co martwić. Goodbye, Mr. Kimura. Go. Take care. Później cię przepytamy. Herezja czystej krwi. O, kolejne coś ze Skalonu. Kurde, finalnie chyba nie pogadamy jednak z nikim ze Skalonu. O, i proszę bardzo, ostatnie z pochodzenia wampirów to było. Już się zagadałem trochę u nas na chacie. Tak, tutaj co jestem, to coś pozbieram, coś pozgarniam. Dobra, to jakiś byle jaki plakat, to może tam wisieć i tak będę, nie będę na zwracał większej uwagi. Nią. Dobra, gdzie jest ten nasz domek? Dobra, to jest gdzie? To jest tu, a... Czekaj, jak jest... A ja tędy przeszedłem, dobra. Tutaj i tutaj jest Avery, a tu jest wskok. Dobra. Ale o co tam chodziło z tą... Z matką, że ona tam na serio, co to było? Gdzie ona jest? Tutaj. Emmeline? Często rozmawia ze zmarłymi? W tym z synem. Tylko jakby my nie jesteśmy martwi. No, znaczy, no dobra, no, w jakimś stopniu chyba jesteśmy, no ale nie o to mi chodziło teraz. Gdzie ona jest teraz? A, to tak po prostu sobie gdzieś stoi. It's locked, all right. Dobra, pogadajmy z matką tak na koniec. Good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was wow, to mocno religijna, widzę. Found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Co? Jakie... Dobra, już myślałem, że ma piąty level. Za piąty level, jakby było taka ilość expa, to byłby żart. A w sumie patrząc po tym, jak bardzo ona ma nawalone we łbie, pewnie... No bo choruje na jakąś, powiedzmy, odmianę Alzheimera. Nie jestem ekspertem, ale coś tak mi się wydaje, że mniej więcej tak, coś takiego może być. Tu już mamy coś nowego. Tutaj i tak dalej, goodbye, ale to innym razem. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. To i dlatego ma tą krew, że tę jakość krwi ma tak niską. Ale kurde. Ja nie wiem, czy to dobrze, że ona rozmawia ze zmarłymi. A mam wrażenie, że jej się chyba wydaje, że ona rozmawia z normalnymi ludźmi.
W sensie z normalnie żyjącymi. Dobra, tak szybki check. Dobra, tu jest jeszcze ten plakat. To sobie mogę wyłączyć, to bym to zobaczył wcześniej. O, ty, skrót? Niestety nie skrót. O, to jest tu gdzieś wejście w ogóle dalej. O, shit, bro. A ty, to jest jakaś ta w ogóle. Większa miejscówka. Ciekawe od kogo. Tutaj pełno gazet. O, tam kto? Livensi. Adios. Okej, ty, mogę wskoczyć i dalej lecieć. Tu jeszcze więcej Prevensów. Jakby autentycznie to jest po prostu mój ulubiony atak, nie? Na nich. It's locked. Okej, okay, a czemu jest zamknięte? Mam to od innej tej? Menu. The guests are blindfolded before being seated. Intriguing. O, ej, w sumie zjadłbym w takiej restauracji. Albo jest mega ciemno, albo macie związane oczy. I weź tu jedz. I cannot enter. Dobra, ale jak. Nie, te się nie otworzą z tej strony, czyli tutaj możemy wejść. A tutaj? It's locked. Tutaj też. Tu w ogóle jest krwawy odcisk ręki, czyli albo do tego zdobędziemy klucze, albo mogę jakoś wejść, nie wiem, na górę i z góry tam zaskoczyć. 30 parę minut. 37 myślę, coś takiego będzie. Jak chodzę, zwiedzam tą West End, ale nie wiem w sumie, czy jeszcze jest tutaj co ogarnąć. Bo jak mam tam wejść na górę? Myślałem, że będę miał jakiś skok tam, ale. Tak, średnio. To jest zniszczone. It's locked, all right. Nie z tej strony do otwarcia. Kolejne jakieś plakaty. Tutaj. Tutaj to jest inne wejście, no tą większą, nie wiem, czy arena to jest dobre określenie. No dobra, no na razie nic więcej tu nie zrobię. Okej, chociaż tak, żebym miał jakiś kontekst na kolejny odcinek, żebym się nie zapomniał, nie zaczął iść łączniaków, to wejdziemy przynajmniej do tej siedziby Ascalonu i zobaczymy, czy z kimś tam... O, proszę bardzo, to jest kogoś nie zebrałem. Kawałek aluminium, aż szkoda ominąć. Zobaczymy, czy, nie wiem, ktoś się nam przedstawi na wejściu. I czy będzie z kimś do pogadania. Dobra, jeszcze kawałeczek. Tutaj ona nawołuje. I tutaj mamy wejście. O, no to jest w ogóle osobna lokacja, proszę bardzo. Klub Ascalon. O, kadstynka w ogóle jest. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Co tak uśmiechnął dziwnie? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. What the fuck? Co tu robią te trupy? Okej, ten gościu poczekł, już widzę, że jest wampirem. Trochę mnóstwo krwi. Arthur Pembleton, 6 level hipnozy, zdrowy. No jako, że z wampirem, to jest pewnie wiecznie zdrowy. O, tutaj ktoś mi nieznany. Nieznany wampir kolejny. Lord Hammersley. Jakim cudem ja wiem, kto to jest, mimo że go jeszcze nie spotkałem. Lord Sheffield.
Lord Hutchinson? Chyba tak by się to czytało. I ten kolejny to będzie kto? No shit, Sherlock. Lord Finney. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. No, to na pewno. Okej, okay, to jest pewnie Lord Redgrave. Jedyny nieznany mi wampir. Przecież nie wiem, dlaczego oni są mi znani. Ty... A to jest pewnie ten cały Dawson. Alausius Dawson. Filar West Endu. No, ale... Krótko mówiąc, syf, chaos i rozpierdol miał tu miejsce. Historia i misja klubu Ascalon. Kolejne. To było z czego? Z historii, tak? Ugrupowania, tak. Pierwszy. Znaczy no, pierwszy wedle tego, nie? I cannot enter. Okej, jak są zamknięte, to chyba są albo na klucz, albo permanentnie. Zamknięte. Co, prywenci się tu wbili i zostali wymordowani? Jak ja rozumieć tę jatkę? Na 5 lingów leżę sobie tak po prostu, z chęcią przygarnę. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okej, z nim nie pogadamy za dużo. No dobra. No cóż, na piętro do tamtych jegomościów wejdziemy sobie w kolejnym odcinku. Kurde, sport i krwi tutaj jest w ogóle. A póki co, ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym. Cześć.